Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Co będziemy robić? Na szybciora. Mamy UPS-a, który nam zasila sterownik z Timela, pompę, sterownik z zaworu trójdrożnego od kontroli temperatury na piecu oraz kontroluje nam temperaturę, co idzie na dom, bo układ ma dwa zawory trójdrożne i to wszystko jest zasilane z tej oto listwy. No i nie można zapomnieć o bragerze, który nadzoruje poziom tlenu w piecu. No i to sobie tak leci i to wszystko leci na tym UPS-ie. No i o co tutaj kaman teraz? W tym UPS-ie mam akumulator, który może kojarzycie z odcinku, w którym naprawiałem UPS-a. Ten akumulator troszeczkę wygazował i zalał UPS kwasem, dlatego postanowiłem profilaktycznie wymienić za ten. Ten ma 9 amperogodzin. Rafał, kolega z kanału, który nie jest sponsorowany, testował ten akumulator. Tak, brudne ręce mam, bo tutaj nic nie jest czyszczone, tu jest pokazywane tak jak jest. Testował ten akumulator, w opisie postaram się dać link do testów i do pojemności akumulatorów i będziemy zamieniać ten akumulator za to, co jest tu. No i tak odejdę troszeczkę od tematu. No i takie mam ciśnienie, czyli 0,43 bara w instalacji, czyli mam niecałe 8 metrów 40 centymetrów słupa wody od tego poziomu pomiarowego. To co, bierzemy się za rozłączanie. Zacznę sobie od tego, że wyłączymy sterownik z pieca. Damy sobie wyłącz. Wyłączymy. No i pompy się powygaszały. I teraz tak, szybki numer. Musimy sobie zamienić tą wtyczunię, która szedła z tamtej listwy, która jest za krótka o tyle. Więc muszę coś tam teraz podziwaczyć. Jak zawsze wszystko na żywca. Tutaj nie robię nic, jak to się mówi, żadnego fotomontażów, nic nie jest sponsorowane, nic nie jest, jak to się mówi, robione pod kogoś, pod jakiś sprzęt. Dlatego w najbliższym czasie będę się starał uruchomić Patronite'a, tak by kanał był niezależny. Okej. Kanał ma być niezależny i ma wyglądać to tak. Włącz. I uruchomiły się pompy. Tu się uruchomiło. Tu się uruchomiło, to się kalibruje. Szybki numer, przepięcie na sieć. To się też kalibruje. To się kalibruje. Temperatura na piecu jest ok. Dobra. Czyli możemy odczepić UPS-a. To będzie ten kabelek chyba. Tak, ten tutaj dłuższy. I powinno to zacząć zaraz piszczeć. I piszcze. Wyłączymy ciebie. I w pierwszym etapie będzie trzeba to wydmuchać. No tak jak mi jeden widz zwrócił uwagę, jest tu syf. Tak, jest tu syf, jest to zwykła kotłownia, nie mam czasu ani zdrowia, żeby wszystko sprzątać. Jakbym miał nie pracował i nie kręcił YouTube'a, to może bym miał czas posprzątać, ale to może kiedyś, albo w innym życiu. Tutaj mam już przygotowane pod akumulatory, bo ten akumulator, co tutaj siedzi, nie będzie wyrzucony, tylko trafi do
zewnętrznego, powiedzmy, połączenia i będziemy mieli z zewnątrz akumulatory zabezpieczone bezpiecznikiem, że jakby coś się podziało, to będziemy mogli to wypiąć w każdym momencie i tak dalej. Więc w tym momencie zasuwam po zbiornik ze sprężonym powietrzem i sobie to wydmuchamy, no bo w takich warunkach nie chcę grzebać przy elektronice, to nigdzie nie dąży do niczego dobrego. Więc lecę po zbiorniczek, zaraz go nabijemy i lecimy dalej. Dobrze, jesteśmy w laboratorium. To jest kompresor z lodówki. Nabijemy sobie jeden albo drugi zbiornik. Zobaczymy, ile tam jeszcze ciśnienia zostało. Więc musimy sobie tutaj popatrzeć, ile tu zostało. Ja bym powiedział, że taki 1,5 bara. Mało. Zobaczmy sobie do drugiego zbiornika. No, tu już jest ładnie. Tu by było takie 4 bary. No nie pamiętam, kiedy to ostatnio nabijałem, no ale za dużo nie potrzebuję, więc sobie nabijemy tego. Tak. Był odcinek o tym. Jak mi się uda kiedyś dostać kolejny agregat z lodówki, to może wam pokażę, jak krok po kroku się buduje. Tu mam zwykły presostat, jak w kompresorze, no bo można uznać to jako kompresor. Tutaj jest taka spiralka, tylko żeby schłodzić, bo jednak to się trochę grzeje. Tutaj, nie wiem, czy będzie widać, tu się zbiera olej, freon z kompresora. Kiedyś zrobiłem tak, żeby to wracało, ale jak widać, to się całe rozpadło, bo widocznie ten najtańsze filterki nie służy freon, no i to się rozleciało. Mniejsza z tym. O, tu fajnie widać, jakie jest ciśnienie faktycznie. I zobaczymy, czy ruszy. Ruszył. I lecimy. Tu mamy otwarte, żeby napełniało. I w cichych warunkach laboratoryjnych, nazwijmy to, możemy mieć sprężone powietrze. Nie muszę chodzić na dwór, bo jednak trochę się zaniedbałem zdrowotnie ostatnio i muszę się trochę przypilnować, dlatego takie lżejsze tematy lecą. W piwnicy roboty jest dużo, przy agregacie jeszcze więcej, przy instalacji fotowoltaicznej jeszcze więcej. Dobrze, chwilkę to potrwa, więc wracam do was, jak się uda nabić. Jak to się mówi, zbiorniczek. Bo jednak to trwa, nie ma aż takiego przepływu, no ale lecimy na cichości, jak to się mówi. Pompowanie dobiega końca. Ku końcu mamy takie niecałe 7 bar. Jak się nie mylę, to mam presostat ustawiony na 7, więc zaraz powinno nastąpić wyłączenie. Chwilę to jednak trwa, ale jak to się mówi, albo się goni na dwór, albo i nie. Więc dobiegło to do końca. Mamy 7 bar. Zakręcamy sobie butlę. Teraz tutaj sobie wyciągniemy. Troszkę zahałasuje, więc taki mały lifehack. Naciskamy na złączkę, na to i pomału wyciągamy. Wtedy nie ma takiego uderzenia akustycznego, nazwijmy to tak, jest spoko. Wyłączamy dla zabezpieczenia. Zaraz jeszcze zrzucę bezpiecznik, bo nie wiem, za ile miesięcy zaś będę z kompresora korzystać. To sobie przełożę, bo tu mam masę przejściówek. Mamy tu. I teraz możemy działać. Więc idziemy sobie przedmuchać UPS-a, zanim będziemy przy nim działać.